Moi drodzy, wdzięczny Bogu za uratowanie mi życia oraz za to, że dane mi jest jeszcze występować przed Państwem. Pozwólcie, że w pierwszej kolejności podziękuję lekarzom z Strzemnicy i Wrocławia za wszystko, co zrobili, by ocalić moje serce. Pozwólcie również, że podziękuję tym wszystkim osobom, które wspierały mnie i moją rodzinę w tej ciężkiej chorobie. Dziękuję Wam z całego serca, słowami Bóg zapłać. A teraz z okazji tych pięknych świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego 2022 roku, pozwólcie, że złożę Wam najserdeczniejsze życzenia, które składam w imieniu własnym oraz swojej rodziny. Kochani, życzę Wam przede wszystkim, aby ten najpiękniejszy czas w roku upłynął Wam w miłej, ciepłej atmosferze, abyście spędzili te święta w gronie rodziny, przyjaciół, najbliższych oraz tych wszystkich osób, na które tak bardzo czekaliście, by podzielić się z nimi swoją radością, swoją miłością i swoim szczęściem. Życzę Wam z całego serca w tym nowym roku przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego. Życzę Wam spełnienia w życiu rodzinnym, spełnienia w życiu zawodowym, abyście zrealizowali wszystkie swoje plany i marzenia, abyście spełnili te miłe, małe i wielkie marzenia. Moi drodzy, mimo trwającej pandemii, pamiętajmy, że magia tych jakże przepięknych świąt nie zależy od warunków, jakie je spełniamy, ale od nadziei i wiary związanej z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Moi kochani, błogosławionego wyjścia w rok 2022. Wszystkiego dobrego na te święta, na ten nowy rok. Tego Wam życzę z całego serca.